miłość. Wszyscy jej szukają. Każdy pragnie kochać i być kochanym. A z drugiej strony ta sama miłość jest tak nierozumiana. Szukając prawdziwej miłości, ludzie często zapominają, że to coś więcej niż tylko uczucie. Szukają w sobie porywów serca. Zatem, czym tak naprawdę jest miłość? Uczy nas o niej Jezus Chrystus na każdej stronie Ewangelii. Miłość to proces, bo Jezus mówi, abyśmy trwali w miłości. Zatem to coś trwałego, a nie przelotne uczucie. Miłość to obowiązek, bo Jezus mówi o spełnianiu przykazania miłości. Zatem miłość wiąże się z odpowiedzialnością. Miłość to ofiara, bo Jezus mówi, że największą miłością jest oddanie życia za przyjaciół. Zatem miłość wiąże się z poświęceniem siebie dla kogoś drugiego. Miłość jest darem, bo Jezus mówi, że jak Jego umiłował Ojciec, tak samo On nas umiłował. Zatem miłością jest Jezus Chrystus. Miłość to pełnia radości. Na potwierdzenie tego nie potrzeba żadnych dowodów i żadnych słów. Miłość Jezusa Chrystusa jest miłością Bożą i zarazem ludzką, bo wyrażoną w gestach i słowach Boga człowieka. Miłość, jaką ukazał nam Jezus Chrystus podczas swego ziemskiego życia, jest dla nas wciąż wzorem i ideałem. Gdybyśmy potrafili tak kochać innych ludzi, gdybyśmy potrafili tak kochać samych siebie, jak piękny mógłby być świat. Do jakiej miłości zaprasza nas Jezus? Do miłości obdarowującej, która wyraża się w przebaczeniu, w pokorze, hojności, służbie, bezinteresowności, zaufaniu, wierności, wznoszeniu wszystkiego z wiarą i zaufaniem. Problem jednak w tym, że nie każdy z nas został wychowany do tak wymagającej miłości. Nie każdy również zaznał miłości w ogóle od dziecka. Pytanie zatem, jak ma kochać, skoro nie potrafi? Bóg uczynił ludzkie serce zdolne do miłości. On dał swego Syna, który powiedział: kocham Cię, zawsze będę Cię kochał, bez względu na to, jak pobłądzisz w swoim życiu, jak daleko ode mnie odejdziesz, ja będę Cię kochał. I choć sądzimy, podążając za myśleniem świata, że nie ma nic za darmo, że to niemożliwe, choć nie znajdujemy w sobie nic, zupełnie nic, za co można by nas było pokochać, nie ma na świecie rzeczy pewniejszej niż Jego miłość. Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Skoro tak, to czy zwalnia nas to z jakiegokolwiek działania? Nie. Miłość Boża to darmowy dar, który jednak z samej swej natury domaga się od nas odpowiedzi. Gdy nie ma odpowiedzi, miłość Boża ma jakby zamknięte drzwi. Nie może nas przymusić do otwarcia. Bóg może pukać z całych sił i co z tego, skoro my mamy klucz, często bardzo głęboko schowany. Bóg uczynił nas odpowiedzialnymi za siebie nawzajem, dlatego przychodzi do człowieka poprzez człowieka także dziś. On chce, aby ci wszyscy, którzy doświadczyli Jego miłości, zrobili wszystko, aby również i inni jej doświadczyli w sposób konkretny. Konkretnie to znaczy nie językiem i słowem, ale czynem i prawdą.